Tatry, popularny szlak zostanie zamknięty. Tatry, od poniedziałku zamknięty popularny szlak turystyczny. Z powodu prac remontowych od poniedziałku 14 września szlak turystyczny z Doliny Pięciu Stawów Polskich na Przełęcz Krzyżne, oznaczony kolorem żółtym, będzie zamknięty do odwołania, poinformował Tatrzański Park Narodowy. Szlakiem będzie można wędrować w weekendy. Prace na tym popularnym wśród turystów szlaku będą prowadzone w dni powszednie, czyli od poniedziałku do piątku. Wszystkie prace muszą być wykonywane ręcznie, a ekipy będą używały jedynie ręcznych narzędzi jak łopaty, młoty czy sztangi, a do naprawy szlaku będą wykorzystane lokalne głazy czy drewniane żelidzie. Przedszkoli i świetlic szkolnych, zmniejszając tym samym pomoc dla dzieci i młodzieży. Jako przyczynę wskazuje pan przerzucanie przez rząd kosztów oświaty na samorządy i kryzys finansowy związany z pandemią COVID-19. Zapowiedział pan również apele do premiera RP i ministra edukacji.